Dzień dobry kochani, witam was w nowym vlogu. Dzisiaj mamy poniedziałek i ja właśnie skończyłam montaż na dzisiaj. Jeden vlog skończony, drugi na końcówce, a tego zaczynam nagrywać. Także działam ostatnio, słuchajcie, montuję na bieżąco i dzięki temu zawsze mam, wiecie, film do przodu. Przed chwilą też umówiłam sobie fajne wizyty na Dzień Kobiet. Stwierdziłam, że wiecie, w ten dzień zrobię coś dla siebie i szczerze mówiąc myślałam, że nie będzie już terminów. W ogóle mogę mieć mocniejsze brwi dzisiaj, ale wczoraj robiłam henne i przytrzymałam troszeczkę za długo, więc są mocniejsze niż bym chciała, ale wydaje mi się, że tragedii nie ma. Kiedyś było gorzej. Raz tak zrobiłam, że były naprawdę bardzo mocne, ale to się zmyje za dzień czy dwa. W każdym razie umówiłam sobie wizyty na Dzień Kobiet, na środę 8 marca, więc myślę, że fajnie będzie tak spędzić sobie Dzień Kobiet. Wiecie, zrobię całą pracę, którą mam zrobić dzisiaj, jutro, w czwartek i w piątek, a środa będzie takim dniem wolniejszym właśnie z okazji Dnia Kobiet. Wiecie, zawsze warto zrobić coś dla siebie, a myślę, że takie okazje są fajnym takim przypomnieniem, więc tej okazji będzie właśnie takie solo date z okazji Dnia Kobiet. Kuba się pytał, co chcę na Dzień Kobiet, co chcę na Dzień Kobiet. Ja mówię, nie mam nic takiego, nie mam takich fizycznych rzeczy, które chcę, bo jak ja coś chcę, to zazwyczaj sobie sama kupuję i no nie mam czegoś takiego, że bardzo bym coś chciała dostać, zwłaszcza, że ja nie jestem za takimi prezentami na Dzień Kobiet, na walentynki, bardziej urodziny to dla mnie tak, jakaś rocznica, ale wiecie, nie na każdą okazję, więc wolę na przykład, żebyśmy te pieniądze przeznaczyli na jakiś wyjazd albo na jakieś wyjście do kina, czy wiecie, gdzieś indziej, a nie na jakieś takie, no nie wiem, powiedzmy przedmioty, ale prezenty takie urodzinowo, rocznicowo, świąteczne, o może tak, niż jakieś takie walentynki, Dni Kobiet i inne tego typu. I stwierdziłam, że sama sobie zorganizuję Dzień Kobiet. Z Kubą myślę, że spędzę go wieczorem, a sama sobie zorganizowałam atrakcję w ciągu dnia. A teraz, nie przedłużam, ja już tak naprawdę jestem w butach. Przyszłam się tu przywitać, bo jest jaśniej, dopijam kawę i słuchajcie, wychodzę, zabieram was dzisiaj do IKEA, torba już przyszykowana. Przed chwilą jeszcze 15 minut szukałam bonu, bo miałam jakiś bon, ostatnio znalazłam przy porządkach właśnie do IKEA i nie wiem, czy tam coś jest, czy nie, ale jak już się jedzie, to wiecie, mówię, muszę to znaleźć, bo jeśli coś na nim jest, to może dzisiaj wykorzystam. I właśnie jadę do TK Maxa, obok jest IKEA, także zabieram was i do jednego, i do drugiego sklepu. I na miejsce dojedzie Kuba po pracy, także spotykamy się tam, jeszcze trochę pochodzimy, znaczy ja już tam będę wcześniej. I później idziemy zjeść w IKEA. Dawno już nie byliśmy i stwierdziliśmy, że pójdziemy na IKEA-owy obiad, no taki już późniejszy, ale tak się dzisiaj umówiliśmy, że właśnie idziemy, pochodzimy, obejrzymy to, co trzeba. Jeśli coś kupimy, no to kupimy, a potem na jedzonko, także biorę torbę ze sobą, zawsze jedna torba, ta niebieska, jedzie ze mną do IKEA, żeby wiecie, w razie co jakieś zakupy tutaj wpakować, także dopijam kawę i lecę. Albo jest z wystawy, to nie biorę tego. Aha, ostatnie tu jest. Zawsze jak coś chce, to jest ostatnie, albo nie ma. No w każdym razie pokażę wam, bo zastanawiam się nad lampą. Tą, bardzo fajna jest. I jeszcze tam jest taka druga do sypialni.
i stwierdziłam, że wezmę jedną na próbę i ta mi się na tyle podoba, że jak nie będzie wystarczająco światła w sypialni do czytania, wiecie, normalnej książki, a nie Kindla, to postawię ją po prostu gdzieś indziej. Ta jest taka delikatna, trochę ma dziwny kształt, ale myślę, że może być fajnie wieczorem. Zobaczymy z tą jedną, była ostatnia, słuchajcie, to jest druga, ale już było otwarte pudełko. Miała być jedna czy dwie? Jedna, tylko ta ma... Więc jak jest zestaw, to będziemy mogli wtedy do następnej już nie kupować. Ja zastanawiam, czy taką. To ma 6 watów, a to można włożyć nawet 13, więc nie wiem, jak jasno chcemy. Odkryliśmy coś nowego, że można jakiś system, wiecie, zdalnego sterowania przy tej lampce, żeby zmieniać sobie z cieplejszego, tak, na zimne światło, bo wtedy trzeba inną żarówkę. Myślę, że to by było fajne, bo właśnie wtedy nie musimy wybierać, czy ciepłą, czy zimną, tylko możemy w trakcie sobie zmieniać. Ja bym była za tym. Musimy przetestować tej jednej lampce, bo i tak, słuchajcie, nie ma więcej. Jest tylko ta druga otwarta. Ja bym wzięła. To jest Home Smart. Tylko czy my wtedy coś potrzebujemy jeszcze? To jest to chyba. Tam było napisane to Trad Free? Tak, taki przełącznik. To chyba to. Znaczy jeszcze to trzeba kupić, okej. Okay. No wydaje mi się, że tak, że żarówka to jest raz, a dwa, żeby sterować żarówką, o. Bezprzewodowo przyciemniać i zamieniać barwę, tak? Czyli będziemy mogli mieć różne w ogóle kolory. Myślałam, że tylko ciepłe, zimne. Zależy. Tak, chyba nie ma tylko ciepłe, zimne. Okej. Okay. To jest tamta. No. Tam pewnie można zmieniać. Wiesz, tu też sobie. O! Czy można? Okej, okay, czyli taka by była dla mnie za żółta. Coś tak fajnie. Klimacik taki. Podoba mi się to. A tu działa? Też działa, ale to jest inna. To jest LED GU10. Czyli to są chyba takie jak w przedpokoju. Ta końcówka. Może? No, GU10. W przedpokoju albo w łazience mamy taką końcówkę. To bierzemy? Ja bym wzięła. Jak tam się nie sprawdzi do sypialni, to postawimy sobie na przedpokoju albo, nie wiem, gdzieś w salonie. A jak się sprawdzi, to wtedy się kupi drugi zestaw. No, to było to zamknięte. No dobrze, kochani, przychodzę do was szybkim holem zakupowym. Nie ma tutaj dużo rzeczy, ale mam nadzieję, że będą fajne. Ogólnie zobaczyłam dużo rzeczy, które mnie zastanawiały i dodałam sobie do ulubionych tam na stronie IKEA, ale wiecie, jak będę miała coś zamawiać do tych zmian w mieszkaniu, to albo sobie zamówię wszystko razem, albo będę polować. Czasami są jakieś okazje, wiecie, tam przychodzą SMS-y, że nie wiem, jest promocja na jakieś dekoracje, albo nie wiem, tekstylia, jakieś poszewki i tak dalej, więc na takie rzeczy większe będę polować. Czasami też są w tym Circular Hub, nie wiem czy wiecie, możecie sobie sprawdzić na stronie internetowej IKEA, co jest w tym dziale takim wyprzedażowym przy kasach. Wchodzicie na stronę, coś tam Circular Hub to się nazywa, i tam wybieracie, jaki sklep IKEA, czy Gdańsk, czy Warszawa, czy inne miasto, i tam są podzielone na kategorie i patrzycie, co jest aktualnie. Tam są też chyba napisane wady, czy coś jest z ekspozycji, czy tam jakoś zniszczone lekko, no i jaka jest tego cena, więc wiecie, czy macie po co jechać, bo ja kiedyś o tym nie wiedziałam. No i wiecie, tylko jak byłam w IKEA, to sprawdzałam, a można wypatrzeć naprawdę fajne meble. Kupiliśmy tą lampę Deisa i to była ostatnia sztuka, jedna była jeszcze na wystawie. I ta lampa mnie już bardzo długo ciekawiła, ona była gdzieś tam na TikToku takim trendem też, ale stwierdziliśmy, że zobaczymy, jak ta się sprawdzi. Jeśli będzie fajna, to dokupimy po prostu drugą i będą dwie takie w sypialni później już, wiecie, tak pod te zmiany po kolei będę kupować wszystkie rzeczy. A jeśli nam się nie sprawdzi w sypialni, to damy ją na przykład tutaj gdzieś w salonie albo na przedpokoju, zobaczymy. Do tego żarówka w kilku kolorach, tam trzeba uważać, ponieważ to jest zestaw z takim specjalnym włącznikiem, plus jeszcze są dwie opcje, że macie albo białe, ciepłe i zimne światło, albo i białe, ciepłe,
zimne i kolorowe. I mamy właśnie tą wersję z kolorowym jeszcze, żeby można było sobie też ustawić jakieś takie, wiecie, inne klimatyczne kolory. Także coś takiego. Trad Free LED. Tak, i do tego jeszcze są potrzebne baterie. Także coś takiego. Zobaczymy, dzisiaj przetestujemy. Jak się ta lampka sprawdzi, no to po prostu domówię kolejną. Zobaczyliśmy też sporo fajnych rzeczy, przynajmniej ja sprawdziłam to, co mnie najbardziej interesowało i wyklarowało nam się trochę zmian, jeśli chodzi o sypialnię i też jeżeli chodzi o przedpokój. Fajną rzecz nie tyle wymyśliłam, co nie wiedziałam dokładnie, co zrobić na jednej i drugiej ścianie, jak to pogodzić. I dzisiaj mi się, wiecie, pojawiło rozwiązanie i to wszystko będę gdzieś tam wprowadzać w tych zmianach w ciągu roku. No bo tak jak mówiłam wam, planuję zrobić najpierw tą sypialnię, a później zająć się resztą mieszkania, więc tak krok po kroczku będę te rzeczy zmieniać. No bo nie pomalujemy całego mieszkania, wiecie, w tydzień czy dwa. Najpierw chciałam zacząć od sypialni, ale już po prostu myślę nad tymi rzeczami, żeby właśnie móc ewentualnie nad jakimiś promocjami się rozglądać. Na pewno będę zmieniać też zasłony w sypialni, jak zmienią się kolory ścian, więc też już dzisiaj patrzyłam na to, które zasłony i wydaje mi się, że kupię te, co mam tutaj w salonie, bo one są genialne, to jest seria Maygul, coś takiego, tylko po prostu inny kolor, ja tutaj mam takie szare. I z takich tekstyli wzięłam poszewki na poduszki z takiego fajnego materiału, to jest seria Sanel 50x50. Były też prostokątne i było wiele kolorów, także polecam. Podobały mi się też takie jasno-zielone, oliwkowe, ale kwadratowych nie było tego koloru, który był ładny w prostokątnych, więc nie mogłam tego odnaleźć, więc na razie tylko te. I na koniec takie małe sitko, czasami się przydaje. I coś takiego do mąki, przesiewacz. No wiecie, coś takiego, ja zawsze przez sitko robiłam, teraz będę miała coś takiego, to się jednak czasami przydaje, więc takie małe zakupy, ale tak jak mówię, dużo rzeczy obejrzeliśmy i tak patrzyliśmy pod kątem już tych zmian. Oczywiście wam pokazuję gdzieś tam tutaj po kolei jakieś takie drobniejsze rzeczy, które kupuję, ale na koniec też oczywiście w filmie wstawię przed i po i powiem wam wszystko, co skąd jest, więc zobaczymy. Na razie jeszcze nie sprawdziłam, wiecie, nie sprawdziliśmy tej farby, więc zobaczymy co i jak. No i jeszcze byłam, słuchajcie, w Rossmanie, ale to pokazywałam wam na przebitkach. Bitan, ten godzinny samoopalacz był w promocji, więc wzięłam. Co prawda on nie jest i tak tani, ale jak już jest przeceniony, to ja zawsze biorę sobie takie właśnie gdzieś dwa opakowania, żeby mieć na zapas, no bo jednak no wiecie, fajnie kupić taniej, nie ma co przepłacać, ja raczej rzadko kupuję go w pełnej cenie, więc tak, słuchajcie, nie przedłużam. Idziemy montować tą lampkę i pokażę wam zaraz, jaki jest efekt i jak te kolory. I to się jakoś łączy jeszcze, czy wiecie, możecie sterować w aplikacji IKEA, jakiś tam smart home, coś w tym stylu, także zobaczymy, ale mam nadzieję, że będzie fajna, tylko wtedy będę musiała drugą już zamówić online, bo tak jak mówiłam, to była ostatnia z tego, co widziałam. Dobra, nie przedłużam. Zabieramy się za montowanie. Jak niebieski wygląda. Fiolet jakiś nie ma? Ciekawe, co? Zostawić? Ten poprzedni? Ten? No. To co? Jak ci się podoba lampka? Bardzo. Wbijamy drugą? Mhm. Podoba mi. Tylko będą inne stoliczki docelowo, nie? Więc bateria się rozładowuje.
dobry kochani, witam was serdecznie 8 marca w Dzień Kobiet. Dzisiaj mamy środę, jest piękne słońce, ale niestety zasypał nas śnieg. Wstaliśmy rano i byliśmy no dosyć mocno zdziwieni, bo sporo tego śniegu było. Już troszeczkę stopniał, no ale niestety nadal jest troszkę biało. Więc wiecie, żeby się tak nastrajać wiosennie, założyłam tą zieloną bluzę z H&M-u, bardzo ją lubię. I dzisiaj z okazji Dnia Kobiet stwierdziłam, że zabieram siebie na paznokcie i do fryzjera. Tak, to ten czas. Nie wiem jeszcze ile podetnę, bo szczerze mówiąc najpierw myślałam, że zrobię mocne cięcie, potem mówię, może tylko końcówki. Teraz już po prostu nie jestem pewna i wiecie, to jest tak, że ja się dobrze czuję w krótszych włosach, ale zawsze tak jest, że jak już obetniemy, to mówimy: o, ale już miałam takie długie, takie były fajne. To są tylko włosy i odrosną, ale zawsze jest coś takiego, że no troszeczkę żałujemy. Także dzisiaj będą wiosenne paznokcie i myślę, że krótsze włosy, o ile krótsze, no to zobaczymy jak wrócę. Natomiast myślę, że sporo. Ostatni raz patrzyłam, obcinałam w kwietniu, chyba zaraz przed świętami wielkanocnymi, także mamy marzec, powiedzmy, że minęło z 11 miesięcy, prawie rok, także myślę, że już czas na to, żeby je troszeczkę podciąć, odświeżyć i na wiosnę idealnie. I powiem wam, że taki moment, kiedy mi się najbardziej moje włosy podobały w zeszłym sezonie, powiedzmy wiosenno-letnim, to było właśnie chwilę po podcięciu, wakacje. Jak byłam w tej fajnej sukience C&A, te włosy były gdzieś tak, powiedzmy, do ramion, już troszeczkę odrosły po fryzjerze, były świeże, troszeczkę właśnie tak dotąd mi się wydaje. I no nie wiem, czułam się wtedy tak świeżo, fajnie, promiennie, wiosennie. Więc zobaczymy, słuchajcie, w jakim wydaniu wrócę. Najpierw jadę do fryzjera na 11:45, a na 13:30 mam paznokcie. Powinno pójść sprawnie, strzyżenie, godzina z kawałkiem. Nie mam daleko na paznokcie, także raz, dwa i mam nadzieję, że wrócę i wam się pokażę. Jedna rzecz, o której muszę pamiętać. Zabieram, słuchajcie, Kindla, żeby wykorzystać ten czas i poczytać sobie książkę i u fryzjera, i podczas paznokci. Wiecie, jak jest robione pedi, to wygodnie przerzuca się strony, ale widziałam, że kilka osób czyta właśnie Kindla podczas robienia paznokci hybrydy na dłoniach. Bo wiecie, nawet jak macie wyłączoną jedną rękę z użytku, to tą drugą możecie kliknąć zmianę strony i nie trzeba nic przytrzymywać, tak jak w zwykłej książce, więc wygodniej się czyta. Także biorę Kindla i lecę. Dzisiaj taki Dzień Kobiet. Kwiatki dostałam piękne już wczoraj, także zaczynamy, słuchajcie, ten dzień. Mam nadzieję, że wy też miałyście udany Dzień Kobiet i że też zrobiłyście coś dla siebie. Kochani, w moich nowych, krótszych włosach. Powiem wam tak, ja nie wiem, po co ja te włosy zapuszczałam. Naprawdę nie mam pojęcia. Jak tylko zobaczyłam, jak pani podcięła tutaj włosy, jak one wyglądają, jaka to jest długość, czy tak jak chciałam, czy wiecie, za długo, za krótko, to mówię tak, to jest idealnie to, o co mi chodziło. Właśnie dotąd włosy są ścięte na równo. Rok temu ścinałam troszeczkę na takiego boba. One delikatnie z tyłu były krótsze. Może to nie było tak bardzo widoczne, ale jednak były. Natomiast teraz one są ścięte na równo. Mam delikatnie tutaj wyciętą grzywkę, więc mogę ją sobie gdzieś tam, wiecie, stylizować, bo zależało mi na tym, żeby coś tutaj przy twarzy było inaczej. Natomiast mogę ją, widzicie, spokojnie za ucho sobie tutaj włożyć i nic mi nie przeszkadza i są po prostu genialne te włosy. Czuję się w ogóle tak świeżo, tak wiosennie, tak lekko i no to jest po prostu ta długość, którą ja naprawdę lubię. Jeszcze tak dotąd to myślę, że to jest takie idealne dla mnie.
Nie wiem, czemu ja te włosy ciągle, wiecie, obcinam, zapuszczam. Wydaje mi się, że po prostu i tak siebie lubię. Natomiast zawsze jak obetnę, to mam takie wow, tak jest lekko, świeżo. I no nie wiem, po prostu nawet pani powiedziała, że naprawdę mi ładnie w tej długości, że włosy wyglądają lepiej, są takie sprężyste i tak świeżo właśnie już wiosennie. Więc teraz mój plan jest taki, żeby te włosy regularnie podcinać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak sobie pomyślałam, że jak teraz mamy marzec, to tak kwiecień, maj, żeby tak w czerwcu za 3 miesiące iść i podciąć. Mi włosy rosną bardzo szybko. Zresztą widzieliście, 11 miesięcy ja miałam włosy dotąd. Także sporo podcięte. Te włosy oczywiście też były już zniszczone od prostowania i tak dalej, więc no trzeba było po prostu je podciąć. Po prostu nie wiedziałam, na ile dzisiaj się zdecyduję i polecam, nie żałuję. Dziewczyny, jeśli myślicie, ja już myślałam, nie wiem, od stycznia myślę o tym, żeby te włosy ściąć, tak sobie mówię, na wiosnę i teraz już sobie powiedziałam, dobra, w Dzień Kobiet idę do fryzjera. Było naprawdę bardzo fajnie, byłam w nowym miejscu, to jest ulica Wajdeloty. Bardzo serdecznie Wam polecam, świetne miejsce, naprawdę bardzo fajnie się tam czułam. Raz, że ładne wnętrze, dwa, że sympatyczna obsługa. No naprawdę było bardzo, bardzo fajnie i myślę, że teraz tam będę chodzić. Ja wcześniej chodziłam do takiego po prostu zwykłego fryzjera na podcięcie włosów. Znaczy tam też mieli bardzo dobrą obsługę i tak dalej. Natomiast nie był to, powiedzmy, salon taki z fajnym wnętrzem i tak dalej. Tutaj mi się naprawdę bardzo podoba i trafiłam na to przypadkiem gdzieś na Instagramie i mówię, a sprawdzę, pójdę, zobaczę. Serdecznie polecam, jeśli ktoś w Gdańsku szuka fryzjera. Nie wiem, jak farbowanie, tak? Bo ja na razie nie farbuję, to są moje naturalne, natomiast jeżeli chodzi o cięcie i tak dalej, jestem naprawdę zadowolona. Jeszcze miałam taki zabieg pielęgnacyjny zrobiony na włosy, więc tak z 15 minut chyba posiedziałam z tym na włosach przed zmyciem i tak naprawdę, słuchajcie, teraz miałam tylko taki problem, bo jak się ubierałam, to zawsze wyciągałam włosy, wiecie, płaszcz, szalik, żeby wyjąć te włosy, a teraz tak naprawdę nie było co, bo one od razu odskoczyły na płaszcz. Także tak, zastanawiałam się, ale w końcu stwierdziłam, że idę podciąć. Dobrze się czuję w tych włosach, jest mi lżej, wygodniej i co prawda nie kręcę ich, kiedy mam je na taką długość zazwyczaj, bo po prostu nie podoba mi się, jak one wtedy się tak unoszą jeszcze bardziej i tak troszeczkę pogrubiają twarz. Natomiast takie proste czy delikatnie, naturalnie wywinięte mi się podobają i właśnie latem bardzo dobrze się czułam w takich troszeczkę krótszych włosach. Teraz też właśnie zrzucimy te szaliki, czapki, płaszcze niedługo, mam nadzieję. Fajnie jest mieć taką świeżą fryzurkę i powiem Wam, że już teraz jak wysiadałam z samochodu czy coś, te włosy tak fajnie sprężyście się odbijają. No i byłam też na paznokciach i zrobiłam sobie zielone, troszeczkę bardziej na prosto. Pasują mi nawet do bluzy. Wyglądają tak, też już bardziej wiosennie, ale o to ostatnio nam chodzi, żeby przywoływać tą wiosenną energię, nastawiać się już właśnie tak wiosennie, mimo tego, że jest właśnie jakieś resztki śniegu, widzę za oknem, to nastawiać się na tą wiosnę, bo jak już ona przyjdzie, to już będziemy gotowe, nastawione, posprzątane w mieszkaniu, my odświeżone na wiosnę i no myślę, że fajnie jest tak się przygotowywać, zamiast siedzieć i się zamartwiać, że za oknem szaro, śnieg i tak dalej. Chociaż dzisiaj naprawdę w Trójmieście jest piękne słońce. Ja właśnie dopijam kawę i mówię, przyjdę do Was się odezwę, ale no jestem naprawdę tak zadowolona, tak się cieszę. Bałam się, że pójdę w nowe miejsce i nie wiem, nie dogadam się z panią i obetniemy za dużo albo za mało. Wiecie, jakby było za mało, też mogłaby być taka niezręczna długość, że zaraz by odrosło albo coś w tym stylu, więc bardzo się cieszę z efektu końcowego. Podoba mi się i cieszę się, że znowu mam te krótsze włosy. Wy też często piszecie, że kojarzę Wam się w ogóle z tymi krótszymi włosami, bo miałam przez długi czas nosiłam krótkie włosy, jak mieszkałam w Toruniu i chyba dużo osób wtedy zaczęło mnie oglądać. Natomiast, no tak jak mówię, ja czasami mam takie fazy, że wracam, zapuszczam, te włosy też mi szybko rosną. Ale to może właśnie dlatego powinnam co
jakiś czas pójść i podciąć te końce. W razie co, ja wam chyba pokazywałam, jak wygląda ten salon z zewnątrz, ale zostawię wam namiary, gdyby ktoś kiedyś chciał wrócić i szukał, wiecie, namiarów do tego fryzjera. Teraz chyba lecę sobie, słuchajcie, zrobić jeszcze jakieś szybkie zdjęcie. Fajnie wyglądają, bo też tylko prostowałyśmy. Nic wielkiego ze stylizacją, więc one wyglądają tak, jak ja bym je mogła faktycznie w domu ułożyć. Dobra, także ja nie przedłużam. Lecę sobie zrobić jeszcze jakieś szybkie fotki w nowych włosach i dopić kawę i odezwę się do was później. No dobrze, kochani, przychodzę do was. Czas już zmyć makijaż, jest już późno. Jest 11, po 11, ale jeszcze ustawiłam dla was film na jutro, bo no filmy teraz są wtorki, czwartki i soboty. Jutro mamy czwartek. Tak, demakijaż, pielęgnacja i jeszcze chcę chwilę poczytać przed snem. Chociaż i tak dzisiaj mi się trochę udało właśnie u fryzjera i u kosmetyczki. Także bardzo fajnie, paznokcie też mi się podobają. Troszeczkę inny kształt tym razem, ale stwierdziłam, że czas coś zmienić, jeśli chodzi o paznokcie i trochę skrócić, bo już też były naprawdę długie, no... Te i tak nie są krótkie. Klasycznie do makijażu używam CeraVe nawilżający, pieniący się olejek do mycia twarzy. Genialny, polecam. Zużyłam mniejsze opakowanie i teraz, jak widzicie, kończę to większe, 473 ml. Używam tego wieczorem dwukrotnie, jakby dwa razy myję twarz, bo czasami, wiecie, tuż do rzęs się nie domyję i tak dalej. I myję też czasami tym rano. Czasami tym, czasami pianką, ale... Świetne to jest, znaczy no pianką, to też się pieni, więc właśnie dlatego polubiłam też czasami używać tego rano. Także ja teraz zmywam, jeszcze potrzebuję wody do tego, ale polecam. I tak, słuchajcie, przed chwilą odkryłam z Kubą, że mój kanał miał urodziny wczoraj, także przegapiłam, nic nie przygotowałam, ale byłam pewna, że to jest gdzieś pod koniec miesiąca, więc wczoraj minęło dokładnie 11 lat od założenia kanału Alice Vlog Channel, ale pamiętam, że pierwszy film, jaki się pojawił, był troszeczkę później, rok 2011-12 i był to marzec, kiedy zakładałam w ogóle kanał. Także dziękuję wszystkim, którzy są ze mną od początku. Przegapiłam, może za rok zrobię jakiś filmik podsumowujący, ale szczerze mówiąc, jestem trochę w szoku, że tyle lat minęło. Fajnie, że jestem tyle lat na YouTubie, bo widziałam całą tą zmianę. No dobrze, buzia domyta, musiałam jeszcze raz domyć. Więc tak, słuchajcie, trochę lat już ten kanał ma i powiem wam, że to jest niesamowite, że ja pamiętam do dzisiaj, jak dostałam pierwsze zapytanie od jakiejś sieci partnerskiej i tam była jakaś umowa czy cokolwiek, że wiecie, coś tam, minimalna stawka to, że 200 euro i wiecie, dla mnie to było takie, co? Można dostać 200 euro za prowadzenie kanału? Wiecie, wtedy to się nie mieściło w głowie, że można za to mieć pieniądze. Jakiekolwiek. Ja myślałam, że to będzie z 200-400 zł miesięcznie, że w ogóle cokolwiek, jeśli może być, tak? Potem to zaczęły być jakieś inne stawki, już nie mówiąc o tym, że kiedyś po prostu się robiło współpracę barterowe. Wiecie, pokazywało się jakiś towar i to była ta forma współpracy, towar za pokazanie go w filmie. Dopiero później gdzieś tam zaczął zmieniać się cały ten system, że jednak, no wiecie, za paczki nie kupicie sobie chleba, nie ugotujecie sobie obiadu, nie opłacicie rachunków i no cała ta branża zaczęła się zmieniać, a teraz można się z tego utrzymywać i zarabiać naprawdę bardzo dobre pieniądze, więc wow. Jestem trochę w szoku, że wiecie, tak wszystko się rozwinęło przez te lata, a z jednej strony to się wydaje, że to tak, wiecie, trwało długo, a z drugiej minęło raz, dwa. No ja pamiętam, jak ja zakładałam kanał, wiecie, liceum i tak dalej. Więc wiecie, dużo wspomnień teraz. Nakładam fizjożel. Dużo wspomnień. Dzisiaj tak to jakoś we mnie narodziło. Ja pamiętam, jak ja zaczynałam kanał, to oglądałam bardzo dużo angielskiego i amerykańskiego YouTube'a. Na naszym polskim były dosłownie 3-4 dziewczyny, no naprawdę bardzo mało, kilka. Karolina ze stylizacji, nie wiem, czy już była Ewa Red Lipstick Monster. No na pewno te pierwsze dziewczyny też dopiero wcześniej, jakiś czas temu zaczęły kanał i nie było tego wiele. Więc tak, ja się bardzo cieszę, że założyłam wtedy kanał. Pamiętam też pierwsze vlogmasy. No w ogóle mam dużo wspomnień bardzo fajnych i przegapiłam urodziny kanału. Cała ja. Także może w przyszłym roku
uda mi się coś dla Was skleić, jakiś fajny filmik, ale bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przez lata wspierały mnie w tej działalności, oglądały moje vlogi i inne filmy oczywiście również. I co? Ja się będę już z Wami powoli żegnać. Ten kremik ich się wchłania. Później nałożę ten Retinal 0,08 z Sensu Mare. Przed snem, tak, jak jeszcze trochę poczytam. Jest teraz taka baza nawilżająca. I co? I będę się z Wami żegnać. Idę niedługo właśnie się położyć z książką. Mam nadzieję, że miałyście udany Dzień Kobiet, bo ja to nagrywam właśnie jeszcze w Dzień Kobiet. Że miałyście fajny dzień, że udało Wam się coś zrobić dla siebie. Nawet coś, wiecie, małego, drobnego. I że po prostu był to dla Was taki pozytywny i przyjemny dzień. A tymczasem, słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu. We wtorek, także mam nadzieję, że będziecie ze mną na kanale. Tak jak mówiłam na początku miesiąca, tak dalej podtrzymuję, że filmy będą pojawiały się o 7 rano, także śmiało do porannej kawy, herbaty zapraszam do oglądania. Trochę nie mogę się przyzwyczaić, że już mam krótsze włosy. Więc tak, dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało. Dajcie znać, jak Wam się podobają moje krótsze włosy teraz. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z vlogami. No i włączcie sobie powiadomienia. Kliknijcie w ten dzwoneczek, żeby właśnie dostawać powiadomienie, kiedy nowy vlog pojawi się na kanale. A ja widzę się z Wami już niedługo. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!